By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Agata Christie, 10 Murzynków, rozdział 1, bez tytułu. W rogu przedziału pierwszej klasy siedział sędzia Wargraf, który niedawno przeszedł na emeryturę. Palił cygaro i z zainteresowaniem przeglądał polityczne wiadomości w Timesie. Po pierwszym czasie złożył gazetę i wyjrzał oknem. Przejeżdżali właśnie przez Somerset. Spojrzał na zegarek. Jeszcze 2 godziny drogi. Przypomniał sobie notatki, jakie ukazały się w prasie na temat wyspy Murzynków. Najpierw kupił ją amerykański milioner, wielki miłośnik jachtingu. Wybudował na tej małej wysepce leżącej u brzegów Devonu luksusową i nowoczesną willę. Drobna okoliczność, że trzecia z kolei żona milionera nie lubiła morza. Wypłynęła na to, iż wysepkę wraz z willą postawiono sprzedać. Fakt ten spowodował ukazanie się w prasie olbrzymich ogłoszeń. Wreszcie lakoniczna notatka podała do wiadomości publicznej, że wyspy zakupił jakiś pan Owen. Potem zaczęło się pojawiać się pierwsze plotki. A więc, że wyspę Murzynków nabyła w rzeczywistości Gabriela Turl, gwiazda filmowa z Hollywood, pragnąca spędzić parę miesięcy w cichym ustroniu. Następnie ktoś podpisujący się Żuk dawał dyskretnie do zrozumienia, że ma tam powstać siedziba rodziny królewskiej. Dziennikarzowi, panu Meriwether, który kiedyś szeptał, że wyspę kupiono na gniazdko dla młodej pary, sugerując, że Lord L. uległ w końcu Cupidynowi Jones, wiedział skądinąd na pewno, że wyspy zakupiła administracja, aby wyprowadzić jakieś odkryte tajemniczą ćwiczenia. Wyspa Murzynków intrygowała opinię publiczną. Sędzia Van Graaff wyciągnął z kieszeni list. Pismo było ledwo czytelne, ale niektóre słowa dawały się odczytać. Nad podziw łatwo. Drogi Lawrence, tyle lat nie miałem od pana wiadomości. Musi pan przyjechać na wyspę Murzynków, jedno z najdziwniejszych miejsc. Tyle mamy sobie do powiedzenia. Dawne czasy, życie na łonie przyrody. Wygenerowanie się w słońcu. 12:40 z dworca Paddington. Spotkajmy się. Oakbridge. List był zakończony kwiecistym podpisem. Przyjazna panu Constance Culmington. Wargraf zaczął się zastanawiać, kiedy ostatni raz spotkał Lady Culmington. Było to chyba 8 lat temu. Potem wyjechała do Włoch, aby opalać się w promieniach słońca i żyć wśród tamtejszych wieśniaków. Następnie słyszał, że udała się do Syrii, gdzie nie przerywając kąpieli słonecznych przebywała na łonie przyrody, tym razem wśród Beduinów. Tak, Constance Culmington była kobietą, której można by było przypisać kupienie wyspy i otaczanie się tajemnicą. Skinąwszy głową na potwierdzenie swoich domysłów, Van Graaff pozwolił głowie opaść. Zasnął. Rozdział 2. Vera Clayton siedziała w przedziale trzeciej klasy z 5 innymi pasażerami. Oparła głowę o ścianę i przymknęła oczy. Dzień był zbyt upalny na podróż pociągiem. Jakże przyjemnie będzie znaleźć się nad morzem. Właściwie miała wiele szczęścia z tą posadą. Zajęcia wakacyjne polegały przeważnie na pilnowaniu mnóstwa dzieci. Otrzymanie stanowiska sekretarki na czas wakacji było prawie nieosiągalne. Nawet biuro pośrednictwa pracy nie robiło wielkich nadziei. I nagle ten list. Otrzymałam pani adres z biura pośrednictwa pracy wraz z ich rekomendacją. Przypuszczam, że znają panią osobiście. Będzie mi miło zaangażować panią na warunkach dla niej dogodnych. I pragnę, by rozpoczęła pani pracę 8 sierpnia. Pociąg podchodzi z dworca Paddington o 12:40 i będzie pani oczekiwana na stacji Oakbridge. Załączam 5 funtów jako zaliczkę. Z poważaniem, Una Nancy Owen. Nagłówek podawał adres. Wyspa Murzynków, Devon. Wyspa Murzynków o niczym innym nie pisały ostatnio gazety. Różnego rodzaju ploteczki i ciekawe komentarze. Przypuszczalnie większość z nich była zmyślona, ale willa została na pewno wybudowana jakiś milionera i mówiono, że jest niezwykle luksusowa. Vera Clayton, bardzo zmęczona wytężoną pracą w szkole w ostatnim kwartale, myślała z goryczą. Być nauczycielką gimnastyki w trzeciorzędowej szkółce to nieustanna mordęga. Gdybym tak mogła otrzymać zajęcie w jakiejś porządnej szkole. Ale ostatecznie dobre i to. Ludzie nie darzą zbyt wielkim zaufaniem osoby, która miała do czynienia z sędzią śledczym, nawet gdy została uniewinniona. Przypomniała sobie teraz, jak składali jej gratulacje za odwagę i przytomność umysłu. Jeśli chodzi o śledztwo, nie mogło lepiej wypaść. Sama pani Hamilton ogłosiła się do niej z niezwykłą serdecznością. Jedynie Hugh. Ale o nim w ogóle nie chce myśleć. Nagle zadrżała pomimo upału panującego w przedziale i straciła ochotę na wyjazd nad morze. Przed jej oczyma stanął wyraźny obraz. Głowa Cyrilla, ukazująca wśród fal, gdy płynął do skały. Wynurzała się i znikała, a ona sama płynęła swobodnie za nim, wiarowymi ruchami, prując wodę. Wiedziała dobrze, że nie zdąży na czas. Morze, jego ciepłe niebieskie blaski, poranki spędzone leżąc na piasku. Hugh, Hugh!
który powiedział, że ją kocha. Nie wolno jej o nim myśleć. Otworzyła oczy i spojrzała na mężczyznę siedzącego po przeciwnej stronie. Był wysoki, o opalonej twarzy. Jego jasne oczy były lekko przymknięte. Aroganckie usta miały w sobie coś okrutnego. Mogła się założyć, że zwiedził prawie cały świat i niejedno widział. Musiałby to być rzeczy ciekawe. Do jutra, papa. Pa.